Jeśli nie przyjdziecie do mnie całym sercem w pokorze, aby słuchać mego głosu i czynić to, z czym was posyłam, nie ostaniecie się. Tak mówi wyrocznia Pana. Ja przysiągłem sam na swoje imię, a moje ramię wsparło mnie, aby wykonać moje zamierzenia. Jesteście odkupieni moją krwią, ale nie przyjmę nierządnicy, bo moja krew oczyszcza, gładzi każdy grzech, ale nie pozwolę, nie ma miejsca na życie letnie. Nie pozwolę deptać mego zbawienia, bo to mnie znieważa. Kto chce, niech przychodzi i pije, a ja poprowadzę go na pastwiska pełne obfitości. Nie można dwóm panom służyć. Wybierzcie, abyście nie stali w rozdwojeniu, bo taka postawa hańbi waszego Ojca w niebie. Dałem wam czas na upamiętanie. Dałem wam swoje słowa. Dałem mego ducha. Dałem wam siebie nawzajem, abyście się budowali we mnie. Spójrzcie, ile naprawdę daliście mi siebie. Gdzie jest chwała, zachwyt dla mnie? Posyłam do was słowo, a kto z was nad nim się pochyla? Powróćcie do mnie wszyscy. Powróćcie w ufności dziecięcej. Nie chcę nikogo odrzucić ani potępić. Po to posłałem do was sny, wizje, słowa, abyście się ratowali. Ja wiem, kto mnie miłuje i kto mnie oczekuje, a kto tylko ze strachu przychodzi do mnie. Każdy z was ma świadectwo moje, każdy z was bez wyjątku. Powiedzcie mi, gdzie jest dla mnie uwielbienie za to, co w was dokonałem? Jak świat ma rozpoznać, że jesteście moi, kiedy niczym się nie różnicie? Jak bliscy mają się nawracać do mnie, kiedy wy niczym się od nich nie różnicie? Prowadzicie te same rozmowy, oglądacie to samo, czynicie to, co świat. Gdzie moje światło, które wam dałem? Ilu z was chodzi w moim duchu prawdy? Ile jeszcze chcecie spać? Ile jeszcze słów rzuconych na wiatr? Kiedy zaczniecie czynić moje słowo? Czy daję niemożliwe do wykonania? Ale to wasze serca zgnuśniały. Myślicie, że się ostoicie. Ale ja wam mówię, nie ostoi się to. To, co budujecie swoimi wysiłkami. Nie chcecie dopuścić mego słowa, aby wykonało pracę. Chodzicie w tym, co wróg pozostawiał. Bardziej przejmujecie się obyt tutaj, niż to, co u mnie. Bardziej zważcie, przejmujecie się ludźmi, niż tym, co ja, władca wszechrzeczy, powiem. Nakupcie u mnie oleju i maści na oczy, aby przejrzeć. Bo z czym staniecie przed Ojcem? Świadek wierny i prawdziwy, słowo żywota, pierwszy i ostatni, droga objawia wam to, co postanowione i nie zostanie już cofnięte. Ziemia zostanie wstrząśnięta, zrzęta i od was zależy to, gdzie się znajdziecie. Bo temu, komu wiele dano, od tego wymaga się więcej. Nawróćcie się, inaczej nie będziecie ze mną. Weźcie te słowa dziś do waszych serc i poprawcie wasze czyny, aby nikt nie został potępiony.